najlepsi dzisiejsi goście. Przepiękne dwie kobiety, które się pojawiły u mnie w studio. Zrobiło się bardzo kolorowo, pomimo tej szarej pogody dzisiaj za oknem. Ewa Okularczyk, Joko Design. Witam cię bardzo serdecznie ponownie po troszeczkę dłuższej przerwie. I po raz pierwszy Marta Wiznerowicz, Place for Dress. Dzień dobry. Dziewczyny właściwie od niedawna czy od dawna ze sobą współpracują. O tym mi zaraz wszystkim opowiecie. Ale najbardziej interesuje mnie akcja, w której właściwie wzięłyście ostatnio obie udział. Była to gala Zwykły Bohater i ubierałyście światowej sławy skrzypaczkę Lindsay Sterling. Co to było za przeżycie i jak to się stało, że w ogóle brałyście udział w tak dużym przedsięwzięciu? Wiesz co, generalnie nasza współpraca z Ewą zaczęła się już jakiś czas temu. Poznałyśmy się w ogóle zupełnie przypadkowo. Na wernisażu. Ja po prostu zachwyciłam się tym, co ona miała na głowie, nawet nie znałam jeszcze nazwy fascynator. No i tak zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. My już z siostrą miałyśmy plany odnośnie Place for Dress. Już powoli była zakładana firma. Jeszcze co prawda nie było ani strony, ani tak naprawdę nic takiego namacalnego, ale już z Ewą zaczęłyśmy się dogadać. Pomysł w głowie się pojawił. Tak, bo wiedziałyśmy, że ona też jakby dąży do tej pełnej personalizacji. Robi wszystko pod projekty właśnie swoich klientek, także jakby nam się to jakoś tam zgrało. No i tak zaczęliśmy ze sobą współpracę, a jeśli chodzi o Lindsay, no to tak nam się na szczęście udało, że przez moją koleżankę, którą teraz pozdrawiam, Natalię, której najlepszą przyjaciółką jest dziewczyna, która pracuje w Universal Music Poland. I ona zamówiła sobie u nas sukienkę. Na którąś tam ze swoich imprez złożyła zamówienie, zaprojektowała sobie swoją własną sukienkę i my tą sukienkę zrobiłyśmy i wysłałyśmy. No i podejrzewam, że tak się stało, że ta sukienka jej się bardzo spodobała. Akurat była okazja właśnie taka, że Lindsay przyjeżdżała do Polski. Lindsay nie miała w co się ubrać. Była cała akcja po prostu odnośnie tego, kto jej tą sukienkę zrobi, kto zaprojektuje, czy muszą gdzieś iść kupować, czy właśnie stanie się tak, że jakieś tam specjalnie dla niej projekty powstaną. No i właśnie Olga z Universala zadzwoniła do mnie i spytała się, czy byłybyśmy zainteresowane. No i odpowiedź była oczywiście jedna, że jak najbardziej. Myślę, że nie było chwili zastanowienia się. Nie, nie było chwili zastanowienia, bardziej przyjmowałyśmy się tym, czy to, co dla niej zaproponujemy, to się jej spodoba. Także wymyśliłyśmy parę projektów, z których ostatecznie wybrałyśmy trzy. Bo sama chciała też trzy sukienki na trzy wyjścia. Te trzy sukienki zaprojektowałyśmy. Pod te trzy sukienki Ewa zrobiła nam fascynatory. No właśnie, kilka dni jakby przed samą galą Marta do mnie napisała, że będzie ubierała taką gwiazdę, no i czy chce wejść, dołączyć się do tego projektu i ubrać głowę tej gwiazdy. Ja oczywiście nie zastanawiałam się, oczywiście, że tak. Także jakoś fajnie połączyłyśmy siły i myślę, że efekt był naprawdę fajny. Tak, bo Lindsay była po prostu zachwycona. W ogóle sama Lindsay jako osoba super dziewczyna, bardzo sympatyczna. No właśnie, czym Marta miałaś tą okazję, tak. że poznałaś ją osobiście. Ja mam nadzieję, że i Państwo przed telewizorami za chwilę zobaczycie zdjęcia Lindsay. No właśnie, jaką jest osobą na co dzień? Wiesz co, ja się w ogóle bardzo bałam, że jak tam przyjedziemy z tymi sukienkami, to będzie wybredna, może tak, to się okaże po prostu wybredną gwiazdeczką. Bardzo się tego bałam. Nie wiedziałam, jaka jest, tak? No, w telewizji, na teledyskach wydawała się bardzo sympatyczna, ale wiemy, jak to jest, nie zawsze to w ten sposób wygląda. No ale na szczęście okazała się bardzo, bardzo sympatyczną dziewczyną, tak samo jak jej menadżerka Adina, z którą jakby wszystko załatwiałyśmy od samego początku. Lindsay w ogóle była zachwycona. Samym faktem, że w ogóle ktoś zechciał podarować jej te sukienki, że one zostały zrobione typowo z myślą o niej, że po prostu ona mogła je zaakceptować, wybrać i tak dalej. Także przymierzyła i okazało się, że pasują. Niestety założyła na galę tylko dwie, z tego względu, że trzecią wybrała sobie obcisłą, cekinową obcisłą, taką dosyć długą. No i okazało się, że nie może w niej wykonywać tych wszystkich ruchów scenicznych, z których ona jest znana, noga do góry, piruet i tak dalej, ale obiecała, że założy je na inne, takie bardziej stonowane okazje. No właśnie, a jaki ona ma styl na co dzień? Czy wy akurat tak strzeliłyście się idealnie w ten styl? Jakieś były jakiś research wcześniej? Wiesz co, oglądałyśmy dużo jej teledysków. Widziałyśmy, że dużo tańczy, że dużo się rusza, stąd też w ogóle pomysł na tiule. Stwierdziliśmy, że one w tym tańcu jednak będą najlepiej wyglądać. Tak samo jak cekiny, które po prostu mieniły się w świetle na tej scenie, na której ona występowała. Ale wiesz co, najśmieszniejsze było to, że ja w ogóle myśląc na temat tych sukienek, wyobrażałam sobie oczywiście ją w szpilkach do tych sukienek.
Nawet była mowa o tym, że ja z nią pójdę na zakupy, wybierzemy dla niej buty, bo ona nie wiedziała, jakie buty do tych sukienek założyć. No ale się okazało, jak ona przymierzyła w ogóle te sukienki, to zaraz poleciała po swoje glany, w których zresztą występowała. Poleciała tak, po takie tak, bordowe glany i mówi, kurczę, zobacz, super wyglądają w ogóle te sukienki. Ja nie jestem osobiście fanką glanów, ale wiedziałam, że ona ma taki styl i rzeczywiście w takich ciężkich butach występuje, w trampkach, absolutnie nie widziałam jej nigdy w szpilkach na żadnym z tych teledysków. Także no mówię, no kurczę, no to jesteś ty, taki jest twój styl, także jak najbardziej. Proszę bardzo, skoro tobie to pasuje, to jak najbardziej. Także w ogóle okazało się, że nie poszły nawet tych butów kupić. Ja właśnie byłam zdziwiona. Tak. Wiedziałam, że będziecie kupowały buty i nagle widzę trampki. Tak, no ja tych trampków nie wybierałam. Ale to było po prostu przełamanie tego tak, stylu. Albo tak, to była fajnie, ona to na tej scenie. Tak. Dokładnie, gdyś mnie ubrały szpilkę, to na pewno bym nie mogła tak hasać i skakać. No, o to chodzi, idea jest. A przede wszystkim musi się czuć komfortowo w tym stroju i chyba tak o to też ona chodziło. Jest też tancerką, więc ona musi poruszyć się scenicznie, a w szpilkach wiadomo, nie jest tak łatwo tańczyć i skakać. Właśnie powiedz mi, Ewa, ty dobierałaś ten fascynator. Zaraz o fascynatorach też będziemy rozmawiać, ale chciałam się zapytać, czy to wygląda w ten sposób, że na początku pojawia się stylizacja, kreacja, outfit, a dopiero potem dobieramy ten fascynator, czy możemy się tym bawić na przemian? Tak, możemy. Tak naprawdę drogi są dwie. Czyli tak jak mówisz, mamy już kreację i dobieramy wtedy fascynator. Może być też tak, że mamy fascynator i dobieramy do tego sukienkę. Zdarzają się też właśnie takie klientki, które zaczynają od głowy. Czyli ten fascynator ma wtedy dominować. Tak, wtedy on dominuje, bo przecież on może mieć różną kolorystykę i wtedy trzeba pod jego kolorystykę dobrać pozostałą część garderoby. Także tutaj w przypadku Lindsay to akurat było tak, że miałyśmy taki tiulowy fascynator z dokładnie tego samego materiału, co dół sukienki. Super. Więc pierwsze jej wyjście, właściwie rozpoczęcie gali było właśnie w tym fascynatorze, co idealnie się zgrało. Drugi to był taki malutki czarny zawijas, który też fajnie się, myślę, że wpasował w tą stylizację. Nie był jakiś duży, nie był przesadny. Sukienka była znowu też strojna, więc myślę, że fajnie to uzupełniło całość. Czyli myślę, że Lindsay jak najbardziej szczęśliwa wróciła do domu i pełna prezentów od Was właśnie. Mamy nadzieję, że będzie zakładać te rzeczy. Obiecała, tak, zresztą tak. Nawet jej menadżerka pisała do mnie maila parę dni temu, że właśnie ta stylizacja druga, czyli czarna tiulowa sukienka z tym czarnym zawiasem wystąpi właśnie w dzień w ogóle Wigilii w niemieckiej telewizji, w jakimś super show Anny Fischer. O której pierwszy raz słyszałam, ale ponoć jest tam mega gwiazdą i prowadzi jakiś tam swój autorski program. Ona będzie w tym programie występować. Właściwie już występowała, ale dopiero będzie w Wigilię. No to dziewczyny, ja myślę, że możecie się już powoli spodziewać się telefonów z oceanu. I my na razie jesteśmy niezwykle szczęśliwe. Tak. No, tego faktu. My już się spodziewamy od dawna. Bardzo dobrze. Za chwilę będziemy mówić o Waszych projektach, ale skoro jeszcze mówimy o wielkich gwiazdach, dużego formatu, to czy są takie osoby, być może u nas w Polsce, czy za granicą, które chciałybyście ubierać? No pewnie. Ja bym bardzo chciała Anię Rubik ubierać. Uważam, że jest po prostu przepiękną kobietą, ma rewelacyjną figurę, o której po prostu marzą wszystkie kobiety, jest tak szczupła, ma super styl. Nie wiem akurat, czy po prostu na naszej stronie znalazłaby coś dla siebie, bo nosi ubrania tylko od wielkich projektantów za po prostu bardzo wysokie ceny. ale bardzo bym chciała właśnie Anię Rubik spotkać przede wszystkim. Ewa, a ty masz jakąś taką gwiazdę? Wiesz, ja sobie bardzo cenię na przykład aktorkę Kożuchowską. Uważam, że ona zawsze fajnie wygląda, ma bardzo fajny styl i myślę, że jakiś fajny, klasyczny fascynator do jej stylizacji by idealnie pasował. Ona zawsze ma to wszystko takie, i sukienka, i te wszystkie dodatki są bardzo, bardzo kompatybilne ze sobą, więc myślę, że byłabym zaszczycona. Też mam wrażenie, że jej stylizacje są zawsze przemyślane, takie bardzo, od A do dokładnie. Z, każdy detal ma znaczenie i wie, w jakim jest miejscu. Dobrze, drodzy Państwo, do tej rozmowy na pewno jeszcze powrócimy, ale to już po krótkiej przerwie. Do zobaczenia za moment.